Podczas środowej sesji radni zdecydowali o nowym planie zagospodarowania przestrzennego terenu położonego u zbiegu ulic Bakałarzewskiej i Grunwaldzkiej. Obszar objęty planem liczy niemal 7 hektarów i obejmuje między innymi teren targowiska przy Bakałarzewskiej. Nowy plan dopuszcza na tej działce budowę między innymi hali targowej o powierzchni do 2000 m2, pawilonów usługowo-handlowych czy zadaszonych stanowisk handlowych, ale też parkingów zarówno dla osobówek, jak i aut ciężarowych. Na działce narożnej usytuowanej przy rondzie radni dopuścili budowę obiektu handlowego o powierzchni do 2000 m2. Na tym gruncie będzie również możliwość świadczenia ogólnomiejskich usług za wyjątkiem stacji paliw, myjni samochodowych czy działalności rzemieślniczej. Radni uchwalili, że teren ten będzie można również podzielić na mniejsze działki. Ostatnia działka może być według zamysłu samorządu nadal wykorzystywana w sposób dotychczasowy, z możliwością dobudowania nowych obiektów usługowych, produkcyjnych, a także składów i hurtowni. Uchwalony plan wprost zabrania wznoszenia tu domów mieszkalnych.